A twój pierwszy casting zagraniczny, Weronika, Nestorka. Nie bójmy się tego słowa. No, grasz od dziecka. Umówiłyśmy się, że jednak to słowo padnie dzisiaj, więc jest okej. Okay. Dobrze, że padło wcześniej niż później. Tak, zapomnijmy. Zacznijmy od tego, miejmy to za sobą. Wiesz co, mój pierwszy casting zagraniczny w ogóle, to paradoksalnie... Byłam w Stanach, miałam 21 lat i studiowałam wtedy, nie miałam pozwolenia na pracę i dostałam casting do filmu, który był kręcony w Polsce, amerykańskiego, żeby było śmiesznie, z Michaelem Madsenem, taki film House, w którym zagrałam małą rolę, dosłownie z Pawłem zresztą DeLongiem, zagraliśmy takie jedyne chyba polskie role i to był pierwszy taki międzynarodowy casting, ale właśnie paradoksalnie w Hollywood był nagrany do filmu, który był kręcony w Łodzi. Ale tak poza tym, to rzeczywiście wszystkie castingi są dokładnie tak, jak ty mówisz. Wszystkie moje castingi to są self-tapes, czyli głównie nagrywanie się, zwłaszcza jeżeli my jesteśmy w Europie. To też ułatwia, bo nie musisz za każdym razem lecieć na drugą stronę świata. Natomiast to też jest tak, że w Europie bardzo przyjmują te taśmy, w Stanach jest gorzej. Ja na przykład teraz mam długie rozmowy ze swoim agentem, ponieważ jestem głównie tutaj, który robi mi jednak awantury, że mnie nie ma tam. Ja mówię, no ale przecież mogę się zawsze nagrać. Ja mówię, to nie jest argument, bo jednak jest bardzo dużo projektów, zwłaszcza telewizyjnych, które są obsadzane z dnia na dzień, że musisz być na miejscu, bo po prostu oni... I tracisz okazję. Jednego dnia nagrywają cię, bo jest tam kilkaset dziewczyn na przykład, czy kilkadziesiąt, do pierwszego etapu. Potem jest kolejny etap, na którym często do większych ról jest właśnie nawet nie to, że reżyser, ale na przykład producenci czy szefowie telewizji i musisz się już stawić osobiście na tym. Bo ja pamiętam takiego wywiadu, kiedy się dzieliłaś parę lat temu, że właśnie robienie kariery tam, za wielką wodą, wiąże się z tym, że musisz tam być. Ale to się wiąże z kosztami utrzymania, tam trzeba jakoś funkcjonować. To jest ogromny wysiłek. Ty tego próbowałaś. To znaczy, wiesz co, przede wszystkim najtrudniejsze jest dostać pozwolenie na pracę, zacznijmy od tego. Bo chyba, żeby dostać pozwolenie, trzeba zacząć pracować, co się wyklucza. Dokładnie, dokładnie. I to nie jest tak, że wszystkim się wydaje, że jeżeli na przykład zależy producentowi, to załatwi pozwolenie na pracę. A wygląda to tak, że teraz 90% studiów filmowych i castingowców w ogóle odrzuca na etapie, ma zieloną kartę, nie ma, to do widzenia, nie chcemy w ogóle rozmawiać. Przy Trumpie podobno będzie jeszcze gorzej. Może być. I tak naprawdę to jest pierwszy przesiew. Drugi to jest rzeczywiście, ja na castingach, jak byłam w Stanach, spotykam dziewczyny z całego świata. I nie tylko Amerykanki, które będą udawać akcent jakiś tam na przykład, tylko po prostu Francuzkę, która, jeżeli na przykład, nie wiem, mamy casting do roli Włoszki, to będą i Rosjanki, i Polki, i Włoszki, i Francuzki. I tego jest po prostu, jest tych aktorek strasznie dużo.